Padł mi w ręce ostatnio taki głośnik. Dostałem to od znajomego do pobawienia się, do przetestowania, do sprawdzenia. Jest to głośnik Sony. Model tego SRS XB33. No jest to taki klasyczny głośniczek Bluetooth. Kosztuje jakieś koszmarne pieniądze, bo ponad 400 zł. Więc jest strasznie drogi. No ale chciałem króciutko wam go pokazać. Głośnik jest podobnie niż wodoodporny, jest odporny na sól morską nawet, na wodę morską. Czy tak jest faktycznie? Nie wiem, jakoś bym się chyba nie odważył sprzętu za 400 wyrzucać do morza. No ale podobno jest odporny. Ma wbudowaną baterię, która wytrzymuje 24 godziny podobno grania. Aż tyle, tego nie sprawdzałem, bo o tym może za chwilę, bo tego nie da się słuchać, tak szczerze mówiąc. W każdym razie niby 24 godziny wytrzymuje, ma klasę odporności IP67. No i tyle, co z takich głównych parametrów. Ma dosyć dwa takie potężne głośniki z jednej i z drugiej strony. Te membrany są dosyć takie solidne i mocne i mocno sprężynujące. Całość wykonana jest całkiem przyzwoicie. Tutaj jest taka siatka materiałowa jakby. Od góry są przyciski sterujące, jest tutaj włącznik, jest tutaj parowanie Bluetooth, odtwarzanie głośniej, ciszej. Jest przycisk taki live, który umożliwia łączenie tego głośnika z innymi głośnikami i stworzenia kakofonii. Także można połączyć z innymi głośnikami, będą grały razem. I dodatkowo jest NFC, też może odtwarzać przez NFC. Nie wiem szczerze jak, ale podobnież może. Z tyłu tutaj pod taką klapką, która taka jest dosyć lichowa, tak szczerze mówiąc. Spójrzcie, to taka tam klapeczka. Jest ukrytych też kilka przycisków. Jest tutaj jakieś parowanie. Jest też taki przycisk party. To też jest chyba do parowania tego z innymi głośnikami. Przycisk taki bat, który po jednym kliknięciu mówi na głos po angielsku, jaki jest procent naładowania baterii. A kiedy się to wciśnie dłużej, włącza się tutaj taki kolorofon, czyli taki, to pokażę za chwilę, taki najróżniejszymi kolorami, jak to gra, to się świeci. Obok jest gniazdo ładowania USB-C oraz gniazdo ładowania z tego urządzenia, czyli to może służyć jako tam powerbank, powiedzmy, tak? No tutaj też mamy model SRS XB33. No, tak to wygląda. Zasilanie jest 5V, 1A, także można dowolną ładowarką telefoniczną to naładować. Dobra, włączymy to, pokażę wam, jak to wygląda po włączeniu i jak to gra, i kilka takich moich słów komentarza dodatkowo. O, włączyło się, no i sobie tak świeci to, kurczę, trochę oczojebnie i najróżniejszymi barwami i kolorami zmienia to takie kolorki. To jeszcze jak tutaj tak chodzi, to nie jest takie drażniące, ale jak zacznie odtwarzać muzykę, to nieźle to daje i napieprza różnymi kolorami. Dobra, podłączymy się pod Bluetooth, pokażę wam, jak to gra. Nie wiem, na ile to będziecie mogli sobie odsłuchać, ale jak to zagra, to wtedy kilka słów mojego komentarza co do tego głośnika. Bluetooth pairing. Bluetooth connected. Thank you.
finding the right music for your YouTube videos is honestly super stressful and takes forever. I often worry if the song that I'm using is going to... Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat. No dobra, posłuchajcie sobie kilka kawałków. Zdaję sobie sprawę, że to może nie do końca dobrze słychać, kiedy to nagrywam. Tym bardziej, że nie mam jakiegoś super tutaj dodatkowego zewnętrznego mikrofonu, ale chciałem tylko takich kilka moich spostrzeżeń. Przede wszystkim całość jest dosyć solidnie wykonana, głośnik jest dosyć ciężki i fajny i spoko, to do tego się nie będę czepiał, tu widać, że to nie jest tani chiński chłam, tylko jest to dosyć porządnie zrobione, ale kilka wad, których ja widzę. Przede wszystkim jakość dźwięku jest szczerze słaba, to bardzo słaba. Tak naprawdę słychać tutaj tylko i wyłącznie bas, to ma za zadanie napierdzielać basem po prostu. Jakość dźwięku, no przede wszystkim oczywiście jest to głośnik mono, tak, to jest jeden głośnik, więc tutaj nie mamy żadnego efektu stereo, żadnego rozdzielenia dźwięku na kanały. Natomiast ten dźwięk jest mega płaski, taki szczerze słuchając czegokolwiek innego niż jakiejś ostrej rąbanki takiej basowej, to tego się nie da słuchać. To jest po prostu fatalna jakość dźwięku. Płaski, basowy, basowa rąbanka taka. Więc to tylko i wyłącznie znajduje ten głośnik jako taki głośnik właśnie do robienia hałasu, do niczego więcej. Chcąc tego użyć na przykład, nie wiem, do słuchania radia internetowego, no to nie da się. To po prostu szkoda uszu i szkoda pieniędzy przede wszystkim. Dźwięk głosu, odtwarzanie głosu i dźwięk inny niż basowy, inny niż taka rąbanka, jest po prostu bardzo, bardzo słaby. I na wielu tańszych głośnikach, które miałem, tu wam wkleję na przykład do takiego głośnika z Biedry, to na tym głośniku naprawdę rewelacyjnie fajnie się słucha radia, a w tym nie, kompletnie. Po prostu nawet nie słychać, co mówi rozmówca, jeżeli jest to audycja taka mówiona, nie wiem, typu Talk FM, czy BBC, czy Hamaskwy, czy cokolwiek innego, takiej, czy to jest jakiś podcast, tego się na tym nie da słuchać. Po drugie, niedostatek, który widzę, to jest głośnik tylko i wyłącznie bezprzewodowy. Nie ma tutaj wejścia audio. Więc chcąc tego użyć jako dotosowego na przykład głośnika przy komputerze stacjonarnym, czy w ogóle po prostu nie bezprzewodowo, tylko otworzyć coś na kablu z jakiegoś starszego urządzenia, z jakiegoś odtwarzacza MP3 starszego typu minidisku czy z czegokolwiek, nie da się na tym. Więc to jest taki kolejny minus, który ja widzę. No ocenie ten też oczywiście można zaliczyć do minusów, bo kosztuje straszne pieniądze, mówię, ponad 400 zł, więc jest to bardzo, bardzo drogi sprzęt. Wkurzają oczywiście te świecidełka. Na szczęście można je wyłączyć i wtedy to tak nie denerwuje, no bo to świecenie, no to tak jest naprawdę mega festyniarskie. No to i tyle, tak to wygląda. Taka krótka prezentacja, jeżeli byście chcieli wydać swoje ciężko zarobione pieniążki, a chcecie używać tego do czegokolwiek innego niż do rąbania i wkurzania ludzi, nie wiem, na plaży, co jest po prostu zmorą dzisiejszych czasów, no to nie polecam. Natomiast jeżeli macie 16 lat i słuchacie tak zwanego polskiego rapu, od którego można raka mózgu dostać, czy innej rąbanki, czy jesteście, kurna, wielbicielami rosyjskiego hardbasu, super sprawa i nawet się fajnie świeci. O tyle. Taka króciutka prezentacja, mówię, wpadły to w moje łapki totalnie przypadkiem, przyniósł mi to znajomy do pochwalenia się i posłuchania, więc postanowiłem nagrać ten krótki filmik. Paka, drodzy, paka i sława Ukrainie.